ukończenie liceum kojarzyło się z punktą do lepszego życia. Ukończone później studia pomagały w znalezieniu dobrze płatnej posady i oznaczały większy prestiż. Dziś ta tendencja się zmienia. Przede wszystkim dlatego, że mamy zbyt wielu absolwentów wyższych studiów i mają oni trudności ze znalezieniem dobrze płatnej pracy. Czy w tej sytuacji szkoła zawodowa może być postrzegana jako swojego rodzaju antidotum? Chcielibyśmy prosić o wzięcie udziału w panelu dyskusyjnym pana Bartosza Rzędkiewicza, panią Agnieszkę Kuźnicką i pana Piotra Milczarskiego. Zapraszamy Państwa na scenę. Prosimy, aby do naszej dyskusji dołączyli lokalni pracodawcy, przedstawiciel przedsiębiorstwa Agat, pan Eugeniusz Małorkiewicz, zapraszam, pani Elżbieta Olszyńska oraz właściciel firmy Motocentrum, pan Radosław Więcek. Zapraszam. Rynek pracy i szkolnictwo zawodowe to wciąż dwa różne światy, które w wielu miejscach nadal funkcjonują odrębnie. Co należy zrobić, aby mogły się wreszcie spotkać? Przede wszystkim szkoły powinny słuchać przedsiębiorców. Nie powinno się zaczynać rozmowy z biznesem od tego, co potrzebujemy zmienić w naszej szkole. Szkoła powinna przede wszystkim pokazać, gdzie może być partnerem. I gwarantuję Państwu, że większość firm za jakiś czas przy takiej współpracy na pewno to pomoże takiej szkole. Co należy zrobić, aby mogły się wreszcie spotkać te dwa światy? Te dwa światy, z sobą rozmawiać. Pierwsza rzecz, rozmowa. Druga sprawa, zidentyfikowanie swoich potrzeb i próba takiego wyznaczenia sobie planu na kilka lat. Moje kolejne pytanie kieruję do pani Agnieszki Kuźnickiej. Pani jest przedstawicielką firmy Oninen, w której uczniowie z mojej szkoły odbywają praktyki. Chodzi mi o profil technik logistyk. Czy państwa firma byłaby skłonna współpracować z olszkowskimi szkołami zawodowymi w tej dziedzinie? Chodzi mi o dalsze współpracę. Ja mam takie przekonanie, że my współpracujemy już od kilku lat i będę tutaj taką jasną stronę tej współpracy pokazywała, bo rzeczywiście Oninen jest przykładem takiej firmy, która od lat daje możliwości odbycia praktyk zawodowych w dużym centrum dystrybucyjnym w Tolinie. Co roku przyjmujemy około 25 osób na praktyki do naszego magazynu centralnego. Dodatkowo przyjmujemy też praktykantów i stażystów do wszystkich działów centralnych, czyli mam tutaj na myśli kadry, HR, marketing, księgowość, finanse, zakupy, informatykę również. Także staramy się podchodzić do tego dosyć szeroko. Mamy plany i mamy apetyt na dalszą współpracę, zwłaszcza, że efekty już dzisiaj konsumujemy tej współpracy. Mam na myśli to, że absolwenci szkół u nas pracują, biorą udział w systemie awansów wewnętrznych, kształcą się dalej. Tutaj dzisiaj w trakcie tej dyskusji padło też takie sformułowanie, z którym ja się zgadzam. To, że dzisiaj wybieramy szkołę zawodową, nie oznacza, że za kilka lat nie będziemy absolwentem wyższej prestiżowej uczelni. Onin jest takim pracodawcą, który wspiera swoich pracowników w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i łączenie pracy z dalszą nauką jest możliwe. Tych umiejętności oczekuje się od uczniów chcących uczyć się takich zawodów jak piekarz czy mechanik pojazdów samochodowych. Ja, jeśli chodzi o moich uczniów, wychowałam przez tyle lat i współpraca mi się układała z szkołą zawodową w Koluszkach bardzo dobrze, ale niejednokrotnie sobie nie mogłam poradzić z tymi uczniami. Po prostu rodzice też nie dopadali do tych uczniów jakoś tak uwagi. Nasza branża, jeśli chodzi o piekarnictwo, to nie zarabiają małych pieniędzy. Drodzy Państwo, na sam koniec. Polecacie szkoły zawodowe? Państwo zgodnie z obietnicą w drugiej części towarzyszyli Arto. Wielkie brawa dla niego. Chcieliśmy, aby do naszych rozważań dołączyli się również gimnazjaliści. Dlatego jakiś czas temu ogłosiliśmy konkurs pod hasłem Zawód z klasą. Poprosiliśmy uczniów różnych gimnazjów o nakręcenie spotu reklamowego promującego jeden z zawodów znajdujących się w ofercie edukacyjnej zespołów szkół ponadgimnazjalnych numer 1 i numer 2 w Koluszkach. Spośród otrzymanych prac wyłoniliśmy trzech laureatów. Naszym zdaniem szczególnie warto było walczyć o pierwszą nagrodę, gdyż zwycięzcy oprócz słuchawek marki Creative otrzymają nagrodę od sponsora, pana Mateusza Winkla, w postaci warsztatów w Mania Studio
i spędzeniu jednego dnia na planie zdjęciowym z nakręcania teledysku. Pierwsze miejsce w konkursie Zawód z klasą, zespół reklamowy Policjant. Kalina Jacczyk, Gimnazjum w Przedsławiu. Zapraszamy. Naszego dzisiejszego spotkania będzie prezentacja szkół zawodowych z naszego miasta. Na początek zespół szkół ponadgimnazjalnych numer 1 w Koluszka. To pierwszy szedł przed siebie, to pierwszy cel znaczył, to pierwszy nas rozpoznał, to wrogów, to przyjaciół, to pierwszy sławę przekonał, to wójcie swe zaniósł, a kto nie umiał zasnąć, nie wymyślił granic. To pierwszy noc bezsenną wymyślił wielką armię. To został bohaterem, to żył i umarł marnie. To pierwszy został panem, to pierwszy został panem. Dawali mi jedni, dawali mi jedni. Swój od serca, jak usłyszeć siebie w takim żółtym sercu, jak rozpoznać ludzi, których już nie znam, jak pozbierać myśli z tych niepozbadanych, jak odnaleźć nagle radość i nadzieję, odpowiedzi szukaj. Czasu jest tak wiele, bo patrzę z nich tylko do dni, których jeszcze nie znamy. Ważne to jest kilka wizyty, na które czekamy. Ważne są tylko do dni, których jeszcze nie znamy. Ważne to jest kilka wizyty, na które czekamy. Teraz kolejny zespół szkół ponadgimnazjalnych numer 2 w Koluszkach. Chcemy zaznaczyć, iż w tym roku szkolnym uczniowie nie przygotowali jak zawsze prezentacji multimedialnej, a filmik promujący naszą szkołę w mniej tradycyjny sposób. Inspiracją do jego nakręcenia była popularna kreskówka. W realizację tego projektu włączyło się wiele osób, w tym także i nauczyciele. Obejrzyjcie Państwo efekt naszych prac. Nie ma nic do stracenia.
Uczennica klasy 3 A, Wiola Bednarska, z piosenką zespołu Pektus pod tytułem Jeden Moment. Absolwentów naszych szkół zdołało zrobić karierę. Chcielibyśmy teraz zaprosić Państwa na talk show z udziałem byłych uczniów naszych szkół. Poprosimy na kanapę panów Mirosława Kroca, absolwenta Technikum Kolejowego z ulicy Budowlanych, a obecnie dyrektora utrzymania taboru w firmie Cement. Zapraszam na kanapę. Zapraszam również pana Łukasza Balceraka, absolwenta Technikum Kolejowego, a teraz kierownika zespołu gospodarki magazynowej w firmie ABB. Pana Konrada Reka, obecnie pracującego w firmie Mitsubishi Hitachi. Zapraszamy pana Stefana Jandera, absolwenta Technikum Mechanicznego w Zespole Szkół Gimnazjalnych nr 1, a wieloletniego nauczyciela zajęć warsztatowych w swojej rodzimej szkole. Moje pierwsze pytanie skierowane jest do pana Konrada Reka. Jak pan sądzi, czy wybór szkoły zawodowej był lepszym wyborem od szkoły ogólnokształcącej? A jeżeli tak, to dlaczego? Myślę, że dlatego, że jestem tutaj, na pewno ten wybór był bardzo dobrym wyborem. Ja jestem zadowolony ze szkoły, którą skończyłem i to, co szkoła mi dała pod kątem wiedzy, umiejętności, tego, co mogłem tam rozwijać. Z perspektywy lat dokonałbym jeszcze tego samego wyboru. W jakim stopniu ukończona szkoła przygotowała pana do pracy z zawodem? Jeśli chodzi o przygotowanie do zawodu, to na pewno technikum dało więcej niż potem studia. Jak średnia szkoła zawodowa wpłynęła na wybór wyższej uczelni, jeśli chodzi o pana osobę? Ja oczywiście o tym, że pójdę na studia, dowiedziałem się w drugiej klasie szkoły średniej. Dowiedziałem się tego, kiedy jeden z naszych nauczycieli, obecnie prezes łódzkiej kolei aglomeracyjnej, zaprosił nas i zabrał to na Politechnikę Warszawską, na Wydział Transportu. Wtedy wiedziałem, że chcę dalej kontynuować naukę w kierunku kolejowym, tak? Po tym, jak zacząłem w szkole średniej, zobaczyłem z jakimi rzeczami, z jakimi ludźmi można mieć styczność, czego tam można się nauczyć i co można zobaczyć, o czym powiedział już Mirek, tak? Bardzo mnie to zaciekawiło, tak? Ludzie, którzy idą do szkoły o profilu ogólnym, tak? Uczą się tych samych rzeczy, które można spotkać w technikum kolejowym, w technikum mechanicznym, ale osoby, które lizną tej dodatkowej praktyki, mają znacznie większe doświadczenie. Jeśli chodzi o przedmioty zawodowe, to już nasi koledzy z ogólniaków musieli naprawdę niestety ostro się wycinać, żeby się nauczyć i osiągnąć nasz poziom. Czy gdybyście mieli możliwość cofnięcia czasu,
wybralibyście inne szkoły niż zawodowe? To na 100% pozostałoby w jakimś stopniu. Po szkołach wykonawczych nie mamy nic. A po szkołach zawodowych mamy już wiedzę zawodową. Czy polecacie szkoły zawodowe? Polecacie? Jak najbardziej polecamy. Dziękuję Panu bardzo. Czas naszego spotkania powoli dobiega końca. Prosimy teraz dyrektorów naszych szkół o zamknięcie forum. Szanowni Państwo, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim tu obecnym za przybycie. Jeszcze raz ze swojej strony serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które były w to zaangażowane. Była to wielka, ciężka, tytaniczna praca. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy. Uważamy, że forum zostało zakończone. Dziękuję.